Witam wszystkich widzów na kanale Dzień u Krzysztofa. Zapraszam do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić następnego odcineczka. Miłego oglądania. Dzisiaj kolejny dzień z serii drenażu na polu. Jest zimno, 6 stopni. Zaczęły się już takie właśnie zimne noce. 6, 7, 8 stopni to jest max. W dzień temperatura ledwo 20 osiąga. No to chyba tak jak wszędzie, zresztą czy w Polsce, czy w Niemczech. Jadę na pole, mam załadowaną przyczepę drenażami. Bodajże 13 czy 14 rolek jest. O, koniki się pasą. Nie wiem co tam jedzą, ale się pasą. Wyjedzone jest do cna. Poprowadziliśmy już ile? Bo to dwa dni było robione, raz 8, co mówię, 8, 4 nitki po 150 metrów, to jest 600, i potem dwie nitki po 175 metra i dwie nitki po 200, to jest 400, czyli 750 metrów, tak? Tak, 750 i 1000, no już przeszło kilometr, jest w drenażu ułożone, a czeka mnie jeszcze 3 kilometry. No, tutaj trzeba wjechać. Drogowcy mają swój materiał do równania. Opsa. Równania poboczy przy asfalcie. Niby droga zamknięta jest. Jeździmy teraz naokoło do pracy, bo tutaj nie można jeździć właśnie, no bo równają te pobocza. I jest, no powiedzmy, oficjalnie jest droga zamknięta, aczkolwiek ludzie, którzy mieszkają tutaj, no i kto wie, to może, no to przejeżdża, nie? Ja tędy nie jeżdżę z racji tego, że po prostu, żeby nie torować nieraz drogi, więc jeździmy trochę naokoło do pracy. O, żurawie już na polu chodzą. Thank you.
dzisiaj wykopaliśmy dwa rowki, jest południe, jeszcze trzy rolki zostało, jeden rowek wykopiemy, bo tak się z koparki leje olej niemiłosiernie. A tam już jest zrobione, przyjechał gruberem, wyrównał pole, no już pozamiatał pod uprawę. Tak się leje z koparki olej, że przez ten czas, co tutaj kopiemy, to jest 3 dni, zużył jakieś 120 litrów oleju hydraulicznego. Znaczy wyleciało na ziemię, nie? Z cylindra tak się sączy olej. Przy każdym zamykaniu łyżki dosłownie leci, tryska. Nie to, że kapie sobie, czy tam sączy się pomału, nie? Tryska dosłownie. No i tak przez 3 dni. Dopiero teraz zdecydował, że koparkę weźmie do domu. Nie wiem, czy uzupełni, czy będzie trzeba wymontować na szybko cylinder i zawieźć do tego, uszczelnienia, wymiany uszczelnień. Aczkolwiek może tylko doleje oleju 120 litrów, bo tam chyba się tyle mieści w tym zbiorniku, tak mi się zdaje, już nie pamiętam, ale wiem, że coś koło pół beczki wchodzi do tego zbiornika hydraulicznego oleju. Więc tylko te trzy rolki zrobimy, no i na dzisiaj będzie koniec pracy. Może i dobrze, bo u Krzysztofa to już ręce bolą od tego rycia w ziemi łopatą. No, przydałoby się takie właśnie spauzowanie trochę. Weekend nie wystarczył, jeszcze jeden dzień by się przydał wolnego. Ładna pogoda. Akurat słońca nie ma, takie jest akurat, nie jest za gorąco, nie za zimno, idealna pogoda na robienie na polu. Aczkolwiek mówię, ręce mnie bolą trochę już od tego rycia w ziemi łopato. No, mam po troszku już troszkę dosyć tej roboty. No nic, jeszcze troszkę zostało. Ja tu myślałem, że tu jest całkiem sucho, tutaj taki żwirek kamienisty, nie? Był pod spodem. Mówię, kurde, to sucho jest w ogóle, nie? Może w fali przypływu, jak będzie do tej wilgotu na polu, to może i poleci coś z tych rur. A zobaczcie tutaj, ile jest wody. Gdzieś puściła nitka, żyłka. No i tam się z góry sączy gdzieś. I wody. Więcej. Podejrzewam, że jakby tak na noc zostawił odkryty ten rów, tu by było dosyć sporo wody. Ona by tutaj leciała sobie, bo to z górki jest, no ale tutaj po trochu by się zapełniło. No, nie spodziewałem się, że to tak mokro jest. Wydawało mi się, ta zima właśnie sucha taka, nie? A to jednak nie. O, zobaczcie. Olej stoi dosłownie na łyżce. A jak kopię tutaj, to łyżko zabiera ten piach, to dosłownie tego miejsca też tak się leje dosłownie na ziemi, nie? A leci tutaj z tego siłownika od zamykania łyżki. I to mówię, to leci, to nie jest, że tam kapie czy coś, czy sączy się, to leci. Kurczę, kamerko tego nie uchwycę podczas pracy koparko. A szkoda, bo naprawdę jest co podziwiać, jak tu fontanna tryska na lewo i na prawo, na ziemię. Kurde. No nic, ten siłownik trzeba będzie zdemontować. Tutaj aż no, calutki. Niech zawiezie go do regeneracji. Chociaż jak ja bym, aby uszczelnienia były, to też bym pewnie to zrobił. Bo są z przodu uszczelnienia. To nie by było nie, problemu. Ale cały to trzeba było wyciągnąć. Nie no, niech zawiezie, bo jednak to jest gabaryt duży. Tam z małym siłowniczkiem to tam się można mocować. A ten duży gabaryt to niech wasza profesjonalny to zrobi. Profesjonalny, powiedzmy. Profesjonalny. No. Leje się tak. Z tego przedniego siłownika się leje. Z tego... Tak, tylko tam jest troszkę wilgotny. Nie jest. Tam tragedii nie ma. Ten był regenerowany. W jednym filmie tam z początku jeszcze, jak kanał mój powstawał, to tam z tych pierwszych filmów to właśnie tutaj był montaż, demontaż tego siłownika. No i leje się, może nie tak bardzo jak z tego przedniego,
ale to jest tego grubego, co tutaj podnosi całą tą, nie podnosi, a zmienia pozycję, te ramię, nie? Do góry bardziej albo na dół, te krótkie, nie? To z tego grubego tutaj kloca się leje. No, to też będzie do demontażu na zimę. Na zimę. To już tyle na zimę rzeczy jest do zrobienia. Nie mówię o kołoparce, bo to i nisko podwoziówkę trzeba robić i szereg maszyn, które po pracach polowych trzeba będzie zregenerować, naprawić, wymienić i tak dalej. To jeszcze dojdzie do tego koparka. Trzeba jeszcze będzie gąsienice tutaj troszkę ponaprawiać, naciągi, chodzi o naciągi, nie? Głównie, bo tutaj już wszystko lata. Tu jak jedzie koparko, to dosłownie jest taki jazgot dosłownie i ten sam ten naciąg tutaj właśnie, gąsienic, jest padnięty. Ta chyba leży całkowicie, gąsienica, na ramię. No, ona tutaj leży, zobaczcie. Praktycznie prawie, że dotyka. Ta jeszcze jest tutaj w miarę. Nie ma tam tragedii, ale będzie już trzeba się zająć rolkami w ogóle. Któreś tutaj rolki tak skrzypią, że tylko słuchawki przy niej trzeba było mieć, żeby tutaj pracować blisko niej. Ja tak trochę no kopię, znaczy ja tak trochę stoję od niej parę metrów, no ale to jak jedzie gdzieś dalej, to kurczę mać. Bo tutaj zresztą i ten tryb już jest. No, już też swoje dostał. Też trzeba było już go chyba zregenerować. No. I tutaj trzeba było zajrzeć do tych silników hydraulicznych od napędu, bo któryś tutaj, nie wiem, te to chyba nie, ale ten tutaj leci, nie? Olej. Wszędzie leci olej. No, wszędzie leci olej. Wszystko jest do naprawy w tej koparce, nie? Będę musiał na zimę to zdemontować. Zająć się tym po prostu i zregenerować. No, czeka mnie trochę pracy, bo jeszcze nisko podwoziówka. O, tam stoi. Nią też trzeba będzie się zająć. Tam sami widzieliście na którymś filmie, też jest poważnie do naprawy. No, także tam było widać, co tam jest, nie? Ta jest porozdrywiała, deski do wymiany, układ hamulcowy leży, elektryczny leży, tylko tyle, że jest. Opony zmieniałem z tamtej przyczepy niskopodwoziowej do tej, także opony są jeszcze w miarę, nie są najgorszej, no ale reszta leży. To będzie naprawiać to. No, kurczę. Krzysztof pełne ręce roboty będzie miał. Nie wiem się za co będzie zabrać. Ale dobrze, wiecie, bo wcześniej tam magazynował zboże w hali przy gospodarstwie. No i z tej hali teraz będzie robiony warsztat, także więc będzie można wjechać do środka maszyno. Będzie to ogrzewane. Nie trzeba będzie robić już przy warsztacie, tylko w środku już pod dachem. Tak mam nadzieję, że po prostu już dojdzie to do wszystko do skutku i w końcu wyniesie się z tym zbożem z gospodarstwa, suszeniem i przechowywaniem, bo już jest do tego hala, magazyn zboża i tam już prawdopodobnie będzie wszystko już tam suszone i magazynowane. Mówię, fajnie się robi, jak się jest gdzie robić i czym robić, nie? Naprawiać. Bo jak mówię, przed warsztatem to mówię, to średnio to wygląda, jeszcze jak pogoda jest, to w miarę to można ogarnąć sytuację, no ale jakie nie jest przyjazne warunki, nie są przyjazne warunki klimatyczne, no to mówię, to średnio to wygląda, nie? O, no tak. To tyle, nie? Z takich ciekawostek maszyn. No ta już mówię, ona tu już stara jest. Może nie tak stara, ale mówię, zajechana. W poprzedniej firmie, która gdzie pracowała ta koparka, to musiała dobrze dostać po dupie. Już po prostu już ją sprzedali, bo już mieli z nią dosyć. Już za dużo tutaj było rzeczy do naprawienia. Po prostu zdecydowali, że lepiej będzie sprzedać, dołożyć i kupić
w miarę nową albo nową całkowicie wziąć, jak tym urynałem się tutaj zająć. No. Tak, to fajna kopareczka, nie powiem. Tylko mówię, ma takich kilka elementów. Defektów, o może tak, defektów, które już wymagają regeneracji, naprawy. No, bądź też wymiany, no, na nowe, no bo jednak to się zużywa wszystko, trze o siebie. To ta.